Czy jesteś podatny na reklamy? Jeśli odpowiedziałeś nie, to jesteś ulubioną grupą docelową marketingowców. Taką, która nie jest świadoma, jak reklama działa. Cześć, mam na imię Ania i dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego to, co jest reklamowane, staje się nam potrzebne, a nie na odwrót. Jedna z amerykańskich guru marketingu powiedziała, że za każdym razem, kiedy jej praca przypisana jest komuś innemu, wie, że zrobiła ją dobrze. Zadaniem marketingowca jest wyzwolić w ludziach poczucie ekscytacji w związku z nowo pojawiającym się produktem, sprawić, żeby produkt się sprzedał i wygenerował zyski, a nie być rozpoznawanym. Tak więc jeśli stworzona kampania rozumiana jest przez kupującą społeczność jako dodatek do zakupowanego produktu, a nie reklama per se, to znaczy, że marketingowiec odniósł sukces. Za przykład takiej kampanii, która przez społeczność była odebrana nie jako reklama, a jako informacja, rozrywka, dzięki której usługi stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, można uznać na przykład zeszłoroczną kampanię o Alexa Co Gdyby, albo jedną z lepszych kampanii reklamowych Allegro, angielski dla początkujących. Reklamy można określić jako wszelkiego rodzaju komunikację z ludźmi, która ma na celu sprawić, aby ci ludzie zrobili właśnie to, co twórcy reklamy chcą. Tymi działaniami może być wszystko, zaczynając od drobnego zakupu, przez duży zakup, czy nawet stworzenie procesu myślowego. Inception. Zastanawiając się nad historią reklamy, to w tej czy innej formie była ona obecna od zawsze. Ludy starożytnego Egiptu, Grecji czy Rzymu wykorzystywały plakaty zapisane na papirusie, aby przekazywać informacje na temat sprzedawanych produktów czy poglądów politycznych. Jednak reklama taka, jaką znamy ją dzisiaj, pojawiła się gdzieś około XVIII wieku. W XIX wieku pojawiły się pierwsze billboardy, pierwsze agencje reklamowe, a w 1920 roku pojawiła się jedna z pierwszych prób reklamowania do tak zwanej grupy docelowej. Ta próba polegała na reklamowaniu mydła, produktu skierowanego tylko i wyłącznie dla kobiet, podczas spektaklu radiowego, tak zwanej opery, który również skierowany był tylko i wyłącznie do kobiet. Kampania osiągnęła sukces, a w rezultacie otrzymaliśmy także sformułowanie opery mydlanej. Początek XX wieku to także pojawienie się zjawiska public relations i PR i reklama różnią się między sobą, jednak bardzo często reklama jest uzupełnieniem PR-u. Za ojców public relations uważani są Ivy Lee i Edward Bernays i chciałabym się z Wami podzielić genezą samej nazwy public relations i wydaje mi się, że najlepiej opowie o tym sam jej twórca. When I came back to the United States, I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word council on public relations. Drobna dygresja. Kojarzycie jak zawsze wszelkiego rodzaju działania amerykańskie nazywane są public relations, a wszelkiego rodzaju działania na przykład komunistyczne nazywane są propagandą? Według mnie niesłychanie ciekawe jest to, jak przy wykorzystaniu różnorakiego słownictwa jesteśmy w stanie zmienić sposób, w jaki nasz rozmówca będzie rozumiał to, o czym mówimy. I tak na przykład, gdyby jakikolwiek mój znajomy powiedział mi, że chce pracować w propagandzie, to popatrzyłabym się na niego trochę dziwnie, możliwe, że zaczęłabym się zastanawiać, czy nie jestem psychopatą, ale z kolei bardzo wielu moich znajomych pracuje w public relations i absolutnie nigdy nie miałam takich skojarzeń z ich pracą. Nie wiem, czy słyszycie tego ptaka. Odbiegam tutaj od tematu. Jeśli chcecie wideo na temat public relations, to zostawcie mi łapki w górę, a wtedy na pewno je zrobię. A tymczasem wracajmy do reklamy. Jak to się stało, że przestaliśmy kupować to, co jest nam potrzebne, a zaczęliśmy kupować to, co jest nam reklamowane i to, co jest nam reklamowane, stało się nam potrzebne? Ewolucja reklamy jest bezpośrednio związana ze zmianą naszego stylu życia i rewolucją przemysłową. Kiedyś wszystko, co kupowaliśmy, było ze sklepu za rogiem, od sprzedawcy, którego znaliśmy i najprawdopodobniej wyprodukowane przez kogoś, kogo również znaliśmy. Jednak w związku z przemianami przemysłowymi, migracją ludzi do miast i pojawieniem się produkcji masowej, komfort zakupu produktów od znanych nam dostawców dla wielu przestał być dostępny. Anonimowe produkty z ciężarówki budziły niepewność i brak zaufania. Dlatego właśnie pojawiły się marki, które świadcząc za jakość czy powtarzalność produkcji, tworzyły emocjonalną więź pomiędzy przedmiotem a kupującym.
Dodatkowo pojawiła się też presja niekończącego się wzrostu sprzedaży, niekończącego się wzrostu gospodarczego, niekończącego się wzrostu PKB. Pamiętacie z zeszłego tygodnia, co to jest PKB? Jeśli nie, to kliknijcie tutaj. Niekończący się wzrost sprzedaży nie był możliwy, dopóki ludzie kupowali tylko to, co było im potrzebne. Dlatego właśnie firmy zwróciły się z prośbą do Edwarda Bernays. Boże, nie wiem, jak powiedzieć jego nazwisko. Eddie Bernays saw the way to sell product was not to sell it to your intellect. I think he originated that idea, that they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service. That it's not, you think you need a new piece of clothing, but you'll feel better with the piece of clothing. That was his contribution in a very real sense. We see it all over the place today, but I think he originated the idea of the emotional connect to a product or service. W latach 60. zatrudnienie psychologów, którzy nie tylko badali i analizowali rynek, ale przede wszystkim tworzyli grupy docelowe dla specyficznych produktów, było tak naprawdę praktyką każdej szanującej się agencji reklamowej. Już w tamtym czasie wiele marek, jak na przykład Disney, rozumiało, że należy sprzedawać ideę, sposób, w jaki będziemy się czuć po dokonaniu zakupu, a nie sam towar materialny. W przypadku Disneya firma sprzedawała nostalgię, możliwość powrotu do sielskiego życia sprzed przemian przemysłowych, możliwość przebywania w idealnym amerykańskim miasteczku razem z idealnymi postaciami, takimi jak myszka Mickey czy Minnie. Aby sprostać wymaganiom rynku, firmy zaczęły przekształcać swój wizerunek i my w Polsce, pomimo że był u nas komunizm i teoretycznie nie byliśmy członkami wolnego rynku, nie byliśmy od tego odcięci. Jakiś czas temu rozmawiałam z moją mamą, która opowiadała mi o tym, jak w latach 70. zakupiła sobie jeansy Rifle i ten zakup wzbudził w niej olbrzymią ekscytację. Jeansy Rifle w tamtym czasie kojarzyły się z czymś bardzo modnym, nowoczesnym czy z wolnością, czyli ze wszystkim tym, co każdy młody człowiek chciałby przekazywać innym swoim strojem. Z przykładów bardziej współczesnych wystarczy spojrzeć na Apple. Reklama z 1997 roku rozpoczęła narrację sugerującą, że tylko ponadprzeciętni ludzie korzystają z Air. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Zdjęcia słynnych myślicieli czy twórców, wzbogacone o inspirujący tekst czytany przez Steve'a Jobsa, sugerują nam, że to właśnie tacy, zmieniający świat ludzie, są odbiorcami Apple i ta narracja jest kontynuowana do dzisiaj. Co się zmieniło, to sposób, w jaki ta narracja jest przedstawiana, sama forma tej narracji. Nie wiem, czy znacie serial House of Cards, jeśli nie, to gorąco Wam polecam, bo mnie osobiście się bardzo podobał. O czym chcę opowiedzieć, to o produktach firmy Apple, które w tym programie się pojawiają. Sam serial opowiada o parze wybitnie inteligentnych, myślących inaczej ludzi, których życie to niekończące się pasmo sukcesów zawodowych. Co ciekawe, w filmie tylko i wyłącznie osoby spełniające tego typu charakterystykę mają produkt, czyli będzie to na przykład Frank czy Claire, ale także Zoe, która posunie się naprawdę bardzo daleko w tym, aby osiągnąć sukces. Wszyscy ci, którzy nie są aż tak przewrotowi, posiadają komputery firmy Dell. Jak widzicie, forma reklamy się zmienia. Przenika ona w sferę naszego życia codziennego, w naszą kulturę i sztukę w taki sposób, aby nie mieć możliwości z tej reklamy zrezygnować. Lokowanie produktu to tylko jedna z form reklamy, której my widzowie nie możemy wyłączyć. Pomyślcie na przykład o reklamach w publicznych toaletach, na tramwajach, sponsorowane wydarzenia kulturalne, czy wysyłanie wcześniej wspomnianych próbek PR-owych. Swoją drogą, ja sama mam taki t-shirt, który będzie na okładce tego wideo, który sprawia, że po prostu zmuszam ludzi, żeby patrzyli na reklamę, kiedy tylko go noszę. Bardzo ważnym elementem reklamy obecnie jest przechwycenie energii, która niezależnie od tej reklamy istnieje w innym miejscu, a następnie połączenie się z tą energią, tak aby wizerunek firmy na zawsze z tą energią się kojarzył. W podanym wcześniej przykładzie Apple firma korzysta z energii generowanej przez postacie serialu House of Cards czy wielkich tego świata, takich jak Einstein czy Gandhi, po to, aby w naszej podświadomości kojarzyć się z osobami ponadprzeciętnymi, robiącymi coś wielkiego dla tak naprawdę całej ludzkości. W związku z tym każdy kupujący, nabywając od nich iPhone'a, iMac'a czy iPada, ma możliwość
wejść jakby do grupy takich ponadprzeciętnych, wybitnych osób i właśnie na tym polega ten trik reklamowy. Swoją drogą ja również mam sprzęt od tej firmy i sama nie wiem, czy to dlatego, że rzeczywiście jest on aż tak dużo lepszy, czy też po prostu dlatego, że tak dobrze zadziałała na mnie ich strategia marketingowa. Wśród innych przykładów firm, które przechwytują energię, jest także na przykład Calvin Klein. Jego kolekcja bielizny na pniu sprzedała się dzięki zaangażowaniu marki Marka, teraz znanego jako Marka Wahlberga, a obecnie korzysta on z wpływów na przykład Kendall Jenner. Ta ostatnia reklama przechwytuje nie tylko energię modelki, ale przede wszystkim energię magazynu Vogue, czyli najbardziej rozpoznawalnego magazynu o modzie na świecie. Bazuje ona na koncepcie programu prowadzonego przez Vogue, 73 pytań do, i w samej tej reklamie produkt absolutnie nie jest istotny i w ogóle pojawia się kilka razy zupełnie w ogóle nie nawet na pierwszym planie. Produkt nie jest ważny, to Kendall, jej energia i jej osobowość grają pierwsze skrzypce. To pytania Vogue, to potrzeba zatrzymania uwagi odbiorcy i sprawienia, aby jak najdłużej patrzył się na to, co widzi. To zawłaszczenie wszelkiego rodzaju form przekazu jest jednym z najbardziej popularnych trendów w reklamie obecnie, ponieważ ta reklama będzie pojawiać się po prostu zupełnie wszędzie, będziemy nią bombardowani i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej wyłączyć. Innym trendem pojawiającym się w reklamie jest surveillance capitalism. Thanks to their navigation and search engine, Google knows where we are all the time and what we think. Facebook knows our hobbies, preferences and friends. The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. We have no idea what today's algorithms can predict about us or what behavioral data they use to do it. For example, the New York Times reported a case of a supermarket chain that knew a girl was pregnant even before she did. The market's algorithms discovered that the girl switched from fragrant shampoos to more neutral-smelling products. Since the olfactory senses of pregnant women become stronger, the market algorithm assumed this girl must be pregnant. Her father didn't know. Until he was repeatedly sent special offers for baby products. Thanks to the analysis of trillions of terabytes of behavioral data that we unwittingly leave around the digital domain, big tech sometimes knows us better than we know ourselves. Każde wyszukiwane hasło, za każdym razem, kiedy mamy włączony GPS, tak naprawdę za każdym razem, kiedy mamy naszego smartfona w ręce, przekazujemy agencjom marketingowym informacje na nasz temat, tak aby one w dużo bardziej pomyślny sposób były w stanie sprzedać nam produkty takie, jakie chcą. Surveillance capitalism to temat na odrębne wideo i przygotowuję się do niego, jednak pozyskiwanie wiedzy do tego typu treści, które dla Was tworzę, czasem zajmuje mi tygodnie albo miesiące. Pojawi się najszybciej, jak to tylko się da. Swoją drogą, mówiąc o książkach czy mediach, które pochłonęłam, aby stworzyć dla Was właśnie to wideo, to chciałabym także gorąco Was zachęcić do przeczytania książki No Logo, Naomi Klein, która w niesłychanie ciekawy sposób opisuje to, jak rozwijał się branding i na czym on obecnie polega. Reklama jest wszędzie i ja na przykład absolutnie nie jestem na nią odporna. Wspomniana wcześniej książka Szoszony Zubow została mi zareklamowana na Google i ot, już ją mam i już ją czytam. Tym wideo nie miałam zamiaru Was przestraszyć, chciałam jedynie podzielić się z Wami informacjami. Uważam, że im więcej będziemy mieli informacji na temat tego, jak reklama funkcjonuje, w jaki sposób jest nam serwowana, tym większe mamy szanse na to, aby poradzić sobie z nią i nie dać się jej zwariować. To by było wszystko na dzisiaj. Jeśli podobało Wam się to wideo, to dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zasubskrybujcie mój kanał. Wiele super ciekawych treści pojawi się na tym kanale już niebawem. A tymczasem dziękuję, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia. Pa! Zupełnie zapomniałam o tym wspomnieć, ale czy wiecie, że hasłem, którym reklamuje się IKEA, jest demokracja? Ponieważ poprzez danie nam możliwości skręcania mebli samodzielnie, dają nam oni tak jakby kontrolę nad naszym życiem, i w związku z tym sprawiają, że czujemy się lepiej. Niesamowite to jest dla mnie.